Łowimy ludzi. Oczywiście do wywiadów. Czas wolny? Zapomnij. Wywiady lepsze, prawda? No. Witamy w najnowszym wydaniu Telekatol. Dzisiaj gościmy w Różanym Stoku, gdzie już kolejny rok z rzędu odbywają się rekolekcje wspólnoty Ezechiasz. I właśnie z tej okazji... Dzień dobry, medialne FBI. Możemy zadać parę pytań? Sure. Kiedy mam być piękny? Już? Co to nagrywasz? Dobra, zadawaj już te pytanie, chcę stąd iść. A więc pierwsze pytanie takie rozgrzewkowe. Jak się pan ma? Bardzo dobrze, zwłaszcza, że dajesz mi mikrofon, którego nie masz. Dobrze. Oraz jak się panu podoba na drugim stopniu? Jest źle. Co pan twierdzi o swoim moderatorze? O moim moderatorze, tak. Co ja twierdzę? Świetny człowiek. Chyba chciałeś powiedzieć morderatorze. Morderatorze, tak. Morderatorze. Morderatorze. O moim współmoderatorze, złoty człowiek. No cóż, są w porządku. Ej, moim moderatorem jest Wojtek, co nie? Wojtek czy... Ojej, czy Edyta? Wojtek czy Edyta? Nie mam pojęcia, ale tak czy inaczej, Wojtek i Edyta są wspaniali. Pozdrawiam. Podobno można tu doświadczyć czegoś z gór. Może wiesz coś na ten temat? Piotr Kurski jest na pierwszym stopniu. Jakich gór? Świadczy coś z gór? Jak słyszę góra, to od razu mi się kojarzy Piotr Kurski. Górski jest na pierwszym stopniu. Może ktoś patrzy na kogoś z góry, nie wiem, przed jak animator na uczestnika, nie wiem. Wieczorami pod prysznicem słychać krzyki. Zdecydowanie chodzi o tą zimną wodę pod naszym prysznicem, której temperatura jest taka jak woda ze strumienia w górach. Skosztujcie i zobaczcie, jak zimny jest ten prysznic. Że tak grzebeczka. Karolu, dlaczego warto przyjść w przyszłym roku na warsztaty uwielbienia? Dlaczego takie trudne pytania mi zadajecie? Dobrze, bo ja tam jestem. Dokładnie. Jak to nie pamiętasz tekstu? No bo słyszałem tą pieśń pierwszy raz godzinę temu. Żartuję. Ja bym nie, ale tak już szczerze, tak jak ja bym do Karola przyszedł. Jak to jest być na warsztatach biblijnych? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że Biblię. Biblię, która podała mi pomocną dłoń, kiedyś sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. Dawaj drugą. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe otwieranie Biblii wpływa na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, ale z pozoru chrześcijańskie... Powoli. Bywa, że nie znajduje się relacji z Jezusem, która by tak rzec, która pomaga nam się rozwijać. Ile zwierząt wziął Mojżesz na arkę? Ja powiedziałem, parkę. Załapałaś? Mojżesz, tak. Nie Noe. Tak. No. Pokładali się wszyscy.